Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaciążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem. To oczywiste, że przychodzimy do Was z filmem, ale możecie zapytać, skąd takie dziwne tutaj sytuacja setupu i dziwne miejsce, w którym nagrywamy. Otóż na naszej wsi cały czas coś się psuje. Przed chwilą była pralka, dosłownie 2 tygodnie temu, która się zepsuła. Dzisiaj jest woda. Nie, dzisiaj już jest naprawiona. Wczoraj nie było wody. To przez ostatnie 2 dni, no. Wczoraj nie było wody i prądu. Ostatnio zepsuła się pralka tuż po tym, jak rodzice jakby zrobili całą pralnię i zamontowali tą pralkę w ścianę, to tydzień później się zepsuła. A dzisiaj mamy problem z lodówką, tylko to jest taki chyba problem, który będzie trwał trochę dłużej, ponieważ ona strasznie buczy i wydaje straszne dźwięki z siebie i po prostu jakbyśmy nagrywały na dole, to wszystko byłoby słychać i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, bo po prostu ta lodówka jest tak głośna, jest głośniejsza niż nasze głosy, więc nagrywamy dzisiaj w sypialni u rodziców, ładne słońce, ładne światło, więc tak. Dopóki lodówka się nie naprawi, będziemy to nagrywać. Tu albo może u nas gdzieś po pokojach, no zobaczymy, no może ta lodówka się trochę ogarnie przez następne parę dni i uspokoi. Natomiast przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, który kiedyś już nagrywałyśmy tutaj na kanał i jest to Jak dobrze się znamy, part 2. Nie oglądałyśmy tamtego filmu, tak, żeby sobie nie podpowiadać trochę odpowiedzi i nie sugerować sobie też pytań, ale to się łączy z tym, że jeżeli się powtórzy jakieś pytanie, to bardzo Was przepraszamy. Mi się wydaje, że moje żadne, Toli nie znam, więc nie wiem. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy to było. Ale że też to było tak dawno temu, to myślę sobie, że nawet jeśli to samo pytanie padnie, to już może być inna odpowiedź. I znowu ktoś z nas nie odpowie dobrze, to będzie bardzo śmieszne. Jezu, ja się tak martwię o Twoje pytania. One nie są trudne. One są na Twoją bystrość. Okej? Okay. Tak, że mam pomyśleć i ogarnę. Tak. I to tak, to moje są stricte, czy mnie słuchasz? Okej. Nie, ja ją słucham. Natomiast z Toli ust bardzo często wypływa taki potok słów tak szybko, że może coś czasami odlecieć. W każdym razie. Obie mamy ciężkie zadanie. Obie mamy ciężkie zadanie przed sobą. Punkty liczymy? Liczymy punkty. Liczymy punkty. Dobrze. Będziesz zapisywać punkty? Będę bo ja zapisywać. Nie mam długopisu. Dobrze. Ja mam w notesiku. Ja mam tutaj w telefonie na tabliczkę. No to co? Myślę, że bez żadnego przedłużania. Zaczynajmy. A jeśli Wy będziecie znali jakieś odpowiedzi na nasze pytania, to koniecznie piszcie je w komentarzach. Zobaczymy, jak Wy nas dobrze znacie. Kto zaczyna? No to dawaj Ty. Ja mam pierwsze, bardzo proste. Okay. Takie na rozgrzewkę. Okay. Jaki jest mój ulubiony kolor? Ja mam jeden bardzo oczywisty, lubię czarny. Kolor. Nie. Czarny to jest taki niekolorowy kolor, a ja bym dał kolorowy kolor. No to czerwony. Mm-mm. Jak to nie czerwony? Mm-mm. Zawsze używasz czerwonego. Bo akurat ten, który jest mój ulubiony, to ciężko jest używać. Co? Czasami paznokcie miałam w tym kolorze. Co to jest w ogóle za... Taką mam kanapę wymarzoną do mojego domu. To chyba nie żółtą. I kafelki. No nie, żółtą mam teraz. Co to jest za pytanie w ogóle? Przecież lubisz najbardziej czerwony i czarny. Mm-mm. Tak! Znam cię 23 lata! Nie, znasz mnie 15. Jezus Maria! Nie wiem, szary? Co to jest? Okej, to nie lubisz kolorów. Pytanie na rozgrzewkę. Nie lubię kolorów, no ale ten jeden uwielbiam. Co to za kolor? Chcesz ostatni raz strzelić? Fioletowy, nie wiem! Nie, butelkowo-zielony! Z nosa to wyjęłaś! Nie, tak bardzo! Nie. To jest od dzisiaj w ogóle! Nie, po pierwsze, zawsze mówiłam, jak ktoś mnie pytał, mam nawet na Pinterestie, kochanie, zapisaną tablicę z kafelkami do mojego przyszłego domu. Co? I wszystkie są butelkowo-zielone. Co? Mówiłam ci o tym wielokrotnie. Nieprawda! Serio? Mhm. Teraz okazało się, jak Tola mnie słucha. No, ja się przyznaję, że ja mogę sromotną porażkę, ale ja bardzo przepraszam. Tola, 0 punktów, proszę sobie tam zapisać. Sama sobie pisze 0 punktów. Dobra. No to ja nie byłam taka miła. A znałabyś mój ulubiony kolor? Bo nie mam takiego pytania, ale znałabyś? Czarne. Tak. Albo fioletowy. Dobra. Jakie są moje ulubione piosenkarze? Możesz wymienić, ile chcesz. No ale to ja wiem, o których ci chodzi, ale ja nie znam ich nazw. Micki. Okej. Okay. Lubię Micki. No ten taki... Ja znam te piosenki, bo to nam je puszcza, po prostu ja nie znam ich nazw. Taco Hemingway. Bardzo lubię Taco. Proszę bardzo. Cyk, cyk, pyk. Okej. Okay. No jeszcze jednego tam wyskrop z głowy. Polski czy zagraniczny mam wyskrop? No zagraniczny. No i właśnie z tym mam problem, bo ich nie znam z nazwy po prostu. Ten taki, co śpiewa... Ten taki, co śpiewa tą piosenkę...
Jeny, ja ją mam nawet na swojej playliście. Czekajcie, czekajcie. No. Teraz mi sam Bo Burnham leci w głowie. Bo Burnham, ale to nie jest. O tym też pomyślałam, no wiem. Ten chłopak taki. Alex G? A, no, nie wiem, bo zależy od piosenki. Bo ja znam... Alex G! To jest moja odpowiedź. No cisz! No nie mogę sobie teraz przypomnieć, mogę cię puścić. A kim jest Alex G w takim razie? Alex G to taki chłopak, który śpiewa... ma taki głos specyficzny, jakby miał 14 lat i chciał się zaraz rozpłakać. I to jest bardzo... Ja wiem, bo ty mi go puszczałaś kiedyś. No, no. Więc to jest Alex G, Duster. To jest mój ulubiony zespół, no ale liczę jako piosenki. No bo wydałem piosenki. Może źle sformułowałam pytanie. I Sign Crushes Motorist. No i tak o. Ale Mickey zgadłam. Ale ostatnio mam coraz mniej Mickey. Ale lubiłaś go lubiłam zawsze. Bardzo Mickey. No, więc uważam, że mam punkt. Ja dodałam ci go, na ci go zasłużyłaś. Starałaś się, jakby doceniam. Ja mam teraz też proste. Jeżeli mnie słuchasz, to jest proste. Mój wymarzony cel podróży. Jezu, ale ja będę taką sierotą. Ale masz trzy do wyboru. Dobra, nie, ja wiem. Chcesz bardzo Wietnam. Chiny, Wietnam. Chiny, Wietnam, to prawda. Myślałam, w sensie, bo to jest gdzieś tam w topce, ale mój top jeden jest bardzo jakby odległy, ale ogólnie zaliczę ci okay. A wiesz, jaki jest mój top numer jeden? O Boże, święty. wiem, chciałabyś na Syberię. Nie, akurat nigdy nie chciałam na Syberię. Serio? Jakieś zimne, zimne, odległe, w ogóle... No to spróbuj coś nazwać. No próbuję, Jezu. Taka duża, biała na mapie. Nie jest własnym krajem, bo należy do Danii. Chcesz co? Chcesz na jakieś pustynie lodowe? No, no, no. A tak kiedy? Arktykę? No Arktyka to nie... No Grenlandia. Grenlandia. A, no to... A moim w ogóle top jeden marzeniem, ale to wiedziałam, że to nie będzie znała nazwy, to jest Svalbard / Spitsbergen, ale no to no, to ale to bym się... Trochę mogłabym się domyślić, bo czytałaś książkę z taką nazwą. Tak, w sensie no. No masz ten punkt, ale on jest troszkę wyciągnięty. Ej, nieprawda! Bo to nie moja wina akurat, tutaj muszę się usprawiedliwić, bo ty zmieniasz ulubione, wymarzone nie. miejsce podróży. Ostatnio jak rozmawiałyśmy, były to Chiny. No bo to zależy o co pytamy, bo jeśli pytamy o takie, które da się zrobić w miarę łatwo, no to Chiny, Wietnam. No bo wystarczy kupić bilet dobra, i polecieć. Okay. Ale na przykład no Svalbard, Spitsbergen to jest moje wymarzone, dobra, ukochane, okay. Ale tam wyprawa to jest wyprawa już taka bardzo, dlatego no, tak no, mówię, dobra, nie? Dobra, okej, okay, rozumiem. Ale dobra, daj sobie ten punkt. Dobra. Teraz ty. Okej. Okay. Jakie są owoce, których nie cierpię? Tutaj, no, są bardzo określone owoce, których nie cierpię i których nie tknę. Gruszka. Bardzo lubię gruszki. Ja nienawidzę gruszek, ja tylko o tym pomyślałam. Spoko, to nie to. W sensie, jak są takie soczyste, twarde, to spoko. Mango, nie lubisz mango? Nienawidzę mango. To jest dziwne, bo to jest też mój ulubiony owoc. Nienawidzę mango. Mango, a ile mam ich wymienić? Trzy. Mango. Kiwi kiedyś nie lubiła, ale teraz uwielbia kiwi. Banany. Tak. Nie tkniesz banana. Nie tknę banana. Jest jeszcze jeden, którego bardzo fizycznie nienawidzę. A taki polski, czy taki trochę egzotyczny? Egzotyczny. Ananas. Tak, nienawidzę ananasa. Daję ci to pięknie. Jezu, ja się yes. boję, że ja tak sromotnie przegram w to. Kochani, nie oceniajcie mnie. Teraz takie na logikę. Okej. Okay. Spójrz okay. na mnie, pomyśl okay. na mnie, pomyśl, co do mnie pasuje. Okay. Cecha, którą najbardziej szanuję w ludziach. Cecha... Inteligencja. A to akurat logika. Jakby no. to wiem. Tak, tak. Zawsze mówię, że ja jestem w stanie przeżyć chamskiego człowieka, jeśli jest inteligentny, ale głupoty nie jestem w stanie. No i tak nie wysłuchałaś, że mam to samo. I no, akurat moje trzecie pytanie. Jakie są dwie cechy w ludziach, których nie mogę zdzierżyć? Głupota. Tak. I wieczne narzekactwo. To mi też przeszkadza, ale nie tak bardzo jak... Dobra, poczekaj. No. Czyli głupota. I brak empatii. Pięknie. No kurde, dobrze ci idzie. Punkcik, poproszę, punkcik. Już. Dobra, kochanie, wymień trzy sporty, które uprawiałam w swoim życiu. Tutaj jest w nawiasie dłużej niż miesiąc. Okej. Okay. Siłownie się liczy? Nie. Okej. Okay. No dobra. No nie, no takie sporty, no, dobra, rozumiem. Że chodziłam, wiesz. Chodziłaś na squasha? Nie, nigdy nie chodziłam na squasha. Byłam na squashu te trzy razy. Z ojcem. No to byłam te trzy razy w życiu. Okej, dobra, to usuń to w takim razie. Usuń to! Wymienię je bez problemu. No. Uprawiałaś, czy lubisz uprawiać? Trzy sporty, które w całym moim 23-letnim życiu ćwiczyłam, okay. trenowałam dłużej niż miesiąc. Akrobatyka, mm-hmm. Krav Maga mm-hmm. i... o mój Boże. No jest jeden ewidentny jeszcze, który trenowałam 2 lata i później w Poznaniu, no takie prawie rok.
Tenis? Tak, jest! Tak. Okej. Okay. Wiedziałam, że śpieszką. No. Okej. Okay. Bo chciałam powiedzieć badminton, ale mam taka, nie wiem, gdzie ty byś badmintona grała? Nie, badmintona to myślę, no to właśnie myślę, że nie, dlatego pomyślałam, że tenis. I dlatego pomyślałam, że squash. Miałam, rozumiem tą pomyłkę, możesz sobie dać punkt. Zamierzam! Na razie prowadzisz jednym. Dobra. Teraz ty. Okej. Okay. Kim chciałam być w dzieciństwie? Chciałaś mieć swój sklepik na środku miasta Starego Rynku, chciałaś mieć swoją taką małą przyczepkę, małe stoisko i tam malować obrazki dla ludzi. To prawda. No to jest bardzo wiedzą. Bardzo nawet specyficzna odpowiedź, ale zgadza się w 100%. To wszyscy nasi widzowie wiedzą. No. Jak ma na imię, miał na imię, mój pierwszy samochód? Masz na myśli Rysia? No! No! Mam taka, tu jest jakaś podpucha! Czekaj! A jaki to była marka samochodu? O nie, nie mów, ale mogę go opisać bardzo dokładnie. Ja nie, ja, ale to nie dlatego, że nie znam Rysi, tylko dlatego, że ja nie znam żadnego samochodu. Ja bym to nie umiała odróżnić od Lexusa. Ja ledwo dzisiaj się dowiedziałam, że coś takiego jak Lexus istnieje. Bo Ubera zamawiano mi. Tato mi dobrze, dobrze, rozumiem. To nie pytam, to był Mini Cooper. To był taki malutki samochodzik, maluszek, który miał wąsy. W sensie on miał takie srebrne coś na masce, co wygląda jak wąs. Ja tylko tak zapamiętuję samochody. Mini Cooper, jak coś. No i był taki z skrzynią biegów i wyglądał jakby miał się rozwalić za chwilę. Tak, i tak. Się rozwalał no, cały czas. Tak, tak, no, to prawda. No. I miał 3 drzwi. No. I bardzo mało miejsca w środku. Bardzo mało miejsca. Dziękuję bardzo. Punkt dla ciebie. Tak. 4. Tu jest 5, będziemy mogły je skipnąć jak coś. Poza, mam na to pytanie jakby zapasowe, kolejne. W którym roku po raz pierwszy się zakochałam? Ale tak nie mówimy o na przykład nie, takim... Nie, mówimy tak poważnie. W którym roku? W którym roku. Ale jak nie wiesz, to nie jestem zła. Znaczy w sensie, no bo mogę ci powiedzieć jakby przedział, no, ale ciężko jest mi stwierdzić rozumiem dokładny rok, w którym okay pomyślałaś, to jest to. Okay. Poczekaj, pomyślę jeszcze dobra, chwilę. Ja wierzę w ciebie. Mam nadzieję, że tam nie ma nic o związkach Zuzy. Jest jedno. Nie, Zuza, ty mnie pakujesz, ty nie chcesz, żeby mnie rozjechali po prostu. Nie, no nie. No nie, no ale ty też wiesz, moje związki, no ty nie byłaś no myślącym człowiekiem jeszcze, no. No dobra, miałaś 8 lat. Czy tam 10, ale no jakby no nie byłaś jeszcze. Myślałam, że człowiek. W sensie no byłaś, nie, ale nie, to, że masz nie, prawo spoko, tego nie spoko, pamiętać. Spoko. 2022. 1. Kurde! Ale to grudzień 2021 to było. No to uważam, że powinnaś mi zaliczyć. Grudzień albo październik. Jeszcze jest listopad w międzyczasie. No to grudzień, październik do grudnia. Pół punkta. Dobra, nie, to nie, i tak nie, wygrałam. Dobrze, dobrze, dostaniesz. Dostaniesz nawet punkt. To a propos związków. Okej. Okay. Ile miałam lat, jak się pierwszy raz całowałam, jak miał na imię ten chłopak? Ten chłopak to wszyscy wiedzą, jak ma na imię, bo on już kiedyś był w naszych filmach. A ile miałam lat, jak się pierwszy raz całowałam? Dobra, czekajcie, najpopularniejsze polskie imię dla chłopców. Ja bym powiedziała, że Kacper. Mikołaj. Nie, to nie jest Mikołaj, na pewno nie Mikołaj. Chyba nie mówiłaś się żadnym Mikołajem. Kuba. Filip. Tak, to nie dojdziesz chyba do tego. Nikodem. Nie. Nie znam, nigdy w życiu nie znam chyba żadnego Nikodema. Ja znam jednego Nikodema. A ile miałam lat może najpierw? Ile twoja siostra mogła mieć lat, jak się pierwsza zcałowała? Myślę, że byłaś takim... Średnia pierwszego pocałunku to lat 14. Naprawdę? Tak. Pierwszy pocałunek jest zazwyczaj jakby średnio obliczony, że ma się 14 lat. Więc ja powiem, że miałaś 16. Przeceniłaś mnie, 15. Kurde! Kurczę, 15 to była moja, jakby instynktownie bym powiedziała, ale 15 chciałam... miałam. No. A jak miał na imię? Kuba. Nie, Krzysiu. Nie ma punktu. Krzysiu miał 1,90 m i był klasę wyżej ode mnie i poszliśmy na spacery, chodziliśmy na spacery. Ale potem mnie rzucił. Nie, no myślałam, że jesteście dalej razem. Nie, 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 zdecydowanie nie. Krzysiu, nie, on nigdy mnie zgadza. Nie ma punkciku. Ale weź, byłam jakimś płotem wtedy. Dobra, jaki jest mój ulubiony film i dlaczego? To powinnaś wiedzieć. To ma tych filmów 7000. Ale jest jeden, który jest moim absolutnie ulubionym.
i o którym wiesz. A widziałam go? Nie mogę ci tego powiedzieć. Oldboy. Oldboy? Co? Oldboy? Tak. Ale dlaczego? Dlaczego? A być uzasadnieniem. Bo widziałyśmy go razem. No dobra, to też trochę działa, ale nie, jakby musi. Dlatego, że tobie się ten film, nam się obydwu ten film nie podobał do ostatnich pół godziny, tak. I potem tak wielkie wrażenie zrobiło na nas ta ostatnia sekwencja i zakończenie samo w sobie, że wbiło nas foto. Dehumanizacja człowieka. No ale to prawie to powiedziałam. No dałam ci pół punkta, dzięki. Bo zgadłam się z pół zdania. Ja też. Aha. Ale nie, no zgadłam też film. Możesz dać mi pół punkta. No i bo tak zgadłaś film. Ale nie zrobiłaś dobrze uzasadnienia. Dobra. Jest to pół punkta. Dobra. Jak chcesz, w sumie i tak wygrasz, nie wiem, czemu się kłócę. Czego nie cierpię na świecie, w życiu? Na świecie. W ludziach. Cokolwiek. Możesz interpretować to pytanie, okay. Wymień dwie rzeczy. Głupoty. No ale to już jakby... No to dobrze, już ale... coś innego. Okej. Okay. Nie lubisz... Mogą być najbardziej randomowe rzeczy okay, świata, spoko. Jeśli wpadną w spoko, moją... Spoko. Dobra, ogarnę to. Bardzo nie lubisz, jak ktoś ci rozkazuje. No to prawda w sumie. No nie myślałam o czymś takim. Myślałam bardziej na zasadzie, o, nienawidzisz koperku, ale... Aha, okej. Okay. Ale nienawidzisz koperku, to też jest fakt. Ja nie zjem koperku. Nie, a ja to mam po tobie. I nie lubisz, jak się surówka styka z mięsem. Nienawidzę, jak się ciepło z zimnym no, styka. No, ciepło z zimnym się nie może stykać. Nienawidzę. I wiecie, czego jeszcze nienawidzę? Nienawidzę sosów. O tak. Ja jestem dziwaczna, ale ja nienawidzę sosów. Zawsze jak zamawiam coś w restauracji, to biednym kelnerom sprawia tyle jakby. Znaczy nie, no w restauracji to nie, bo wybieram sobie takie, co nie ma sosów. No. Moim wyjątkiem jest sos pieczeniowy, uwielbiam sos pieczeniowy i czosnkowy, ale tylko na pizzy. Każdy burger idzie out sos zawsze, każdy kebab idzie out sos. Bardzo dziwne. Każdy, wszystko. Ja nienawidzę sosów. To bardzo dziwne z swojej strony, ogólnie tak uważam. Jakbyś mnie zapytała. Możesz sobie dać punkt. Bo zasłużyłam, uważam. No. I nie lubisz, jak ci słońce smaży. I zawsze narzekasz. Nie lubię słońca. Zawsze narzekasz, że jesteś czerwona. No, nie lubię słońca, no. To prawda. Ale nigdy się nie smarujesz kremem. To też prawda, nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie bierzcie z niej przykładu. I zawsze potem narzekasz, że Boże, tak się spaliłam na słońcu. I... Tylko u mnie jest problem taki, że ja się spalę w 10 minut. No to chciałam się posmarować. Ale wiesz, wychodzę na chwilkę tylko do taty i nagle wracam 10 minut później, jestem czerwona. No ale jak to wiesz od 10 lat, to ogólnie uważam, że mogłeś profilaktycznie coś takiego wykonać. Nie no, jak wychodzę typu typowo, nie wiem, na plażę albo na spacer dłuższym, to się posmaruję, ale... Ale z narzekaniem. No to prawda. No posmarujesz się, ale także mama musi cię zmusić. I wiecie, czego jeszcze nie cierpię? Nie cierpię, jak ludzie wolno chodzą. O Boże, no. I nie cierpię jeszcze, jak ludzie nie potrafią jeździć. Ja jestem pułkiem najgorszą na świecie. No. Ja też nie jestem idealna, bo ja mam bardzo duże braki w parkowaniu. Natomiast na drodze sobie radzę moim zdaniem super i opinia to też jest innych ludzi naokoło mnie, którzy ze mną jeżdżą, że sobie ja radzę. Ja też tak mówię. Ale no po prostu ja się trochę boję ludzi na drodze, w sensie, bo oni są, ja już widziałam takie rzeczy na drodze, oni są tak nieprzewidywalni no. I robią czasami tak szalone rzeczy, że to naprawdę... Pamiętasz, że ten typek nam jechał z boku? Jezus, pamiętam. Myśmy miały jedną sytuację parę miesięcy temu, że naprawdę ona była bardzo niebezpieczna i było tam zero naszej winy. Po prostu chłop jechał za szybko na zakręcie i prawie nas wjechał no. Boczne nasze drzwi auta w Zielonej Górze, przy których siedzi Tola zawsze, jak ja prowadzę, bo uwaga, Tola nie ma prawa jazdy. I wiecie, ja mogę jechać sobie 40 na godzinę prosto i nikomu nie przeszkadzać, ale jak taki chłop, który nawet się nie obrócił na moje te, jak to się mówi? Klaksonowanie. I który ma wszystko w nosie, no to jakby no. Ja się boję ludzi na drodze i no. Też ich nie cierpię. No. Uwielbiam, najlepsze są podróże, trzecia w nocy, jak to powiedział, tak, o pusta droga, serio zielonych świąt. Nie tak, nie. Jak to nagrywamy, to jutro idziemy na tego Hemingwaya, za którym ja jakoś super mocno nie przepadam, jakby co. Ale to był prezent Toli na gwiazdkę. Tak się cieszę, Jezus Maria, także, tak się cieszę. Także jutro w niedzielę jest w Poznaniu, więc tak. Idziemy i sobie... W sensie, w niedzielę słońce. No jutro, czyli niedzielę. Dzisiaj w piątek. O, to pojutrze. To my jutro z rodzicami jedziemy do Warszawy. Tak, na chwilę. Tak. Dobra, okej. Okay, teraz kto? Dopisałeś te punkcik? Nie, 5. Okej. Okay. Teraz ja cię zapytuję, czy ty mnie? Ty mnie zapytujesz. Okej. Okay. Jaki jest przedmiot, który uwielbiam, ale nie z naszej kolekcji? Polski. Tak. To smutne, że zgadzasz od razu. Thank you.
To też jest, będzie bardzo proste. Takie, żebyś miała morale podniesione. Jaki jest mój ulubiony kraj, w którym byłam kiedykolwiek? Islandia. Tak jest. Oczywiście, że Islandia. Okej. Okay. Czekajcie, przyniosę trochę staty, bo mam wrażenie, że się robi coraz ciemniej. Siup. Dobra. Okej, okay. Jestem ciekawa, czy to zgadniesz. Jak się nazywa grupka moich najbliższych przyjaciół ze szkoły? Bo to jest... Humet. Tak! Bo to jest bardzo specyficzna nazwa, bo ja jestem na humanie oczywiście i część ludzi z mojej grupki jest z Biomeda, więc Humet, Kumecie, no daję ci ten punkt. Bardzo zasłużony, nie spodziewałam się tego. Thank you. Czekajcie, bo ja tak bazgrę, że nie mogę się rozczytać. Jeszcze niebieski napisane z... Jakie? No nie mogę wstać do grupisu, dlatego mam taką niebieską tam. Jakie mam wymyślone imiona dla zwierząt przyszłych? Wymień trzy. Okej. Okay. Groza. Mhm. Psy, te hieny, czy tam wilki, te schardej. No jak się nazywa? Kurde, ja zawsze wiem. Wrzaski, zgrzyt. Dobrze. Ja w ogóle wymyśliłam sobie fajne. Przepraszam. Spoczko. Ja wymyśliłam sobie fajne. Białego i czarnego kotka. Śmierć i życie. Czy to nie jest świetne? Nie. Może masz rację. Ale Albertka mi nazwał swojego kota papieros. Nie wiem, czy wiedziałaś, bo bardzo lubię fajki. No, to jest. Jest to wybór, jest to wybór, no. W sensie śmierć i życie jest jakby fajnym symbolizmem, no, ale no, nie jest łatwym słowem do mówienia. No masz rację. Dla kota. Masz rację. Bo na przykład groza. Groza jest jak furia. Furia! Groza! Do nogi! Ale furia to furasek zazwyczaj. Furia to furaginka. Furia si. Albo Benji. Benji, no. Mama to wymyśliła. No. Benji od kota bengalskiego, to yeah. Mówią na niego Benji. To jest ekstra super. To jest ekstra super. Punkcik sobie napisz. Ach, to piszę, moja droga. Dobra. 7 do 8,5. Nieźle. Nie idzie aż tak źle. No. Dobra, teraz ty. Tak? Mhm. Tak. Nie, teraz ty. A. I w sensie ja, że ja zgaduję. Okej. Tutaj liczę na ciebie. Mhm. Na jakich trzech tematach mam albo miałam obsesję? Bo ja się fiksuję bardzo często i ty powinnaś wiedzieć na czym. Franz Kafka. Całe życie i historia Franza Kafki. Teraz masz 4. Bardzo, a miały być 3. No to odejmij już, no. Okay. Czy sylwaniany się liczą? Mogą się zaliczyć, bo to prawda. To już nie powiem Little's Pet Shop. Nie powiedz. Little's Pet Shop, nie muszą o tym wiedzieć. I tak mi już wyautowałaś. Znaczy, no bo właśnie, bo się zastanawiam, no bo ja mogę powiedzieć jeszcze 7 rzeczy, którymi Tola jest zainteresowana, ale to nie wiem, czy to taka aż obsesja. No. Temat, który obsesyjnie Tola by zgłębiała przez ostatnie. Albo zgłębiałam. No, rozumiem, rozumiem. Kamienie. No załóżmy, że kiedyś tak. Okej, okay, ale wychodziło mi coś. Foki. Miałam głęboką pasję w sobie na temat fok z jakiegoś powodu. I uczyłam się wszystkiego o fokach. I umiałam wyrecytować gatunki fok z jakiegoś powodu. Jakieś ciekawostki na temat fok. Tak o, wiecie, że foka jest w stanie przytyć dziennie chyba nawet do 3 kilo przez pierwsze 3 miesiące swojego życia? Szok, nie? To było bardzo pasjonujące, ciekawostka, wiem. Mitologia grecka. Okej. Okay. Oczywiste. I jedzenie Amerykanie. Pamiętasz, jaką miałam obsesję? Jak tata las dał po... No. O bardziej o takie rzeczy mi chodziło, ale spoko, też to liczę. To było niesamowite. Tata chodził po bibliotekach i szukał wszystkich informacji na temat rdzennych Amerykanów. No, tak było. Tak żeby było. To nam mogła... Żeby mogła robić research. I miałam normalnie swój zeszycik, gdzie zapisywałam jakieś imiona, zapisywałam informacje. Poproszę punkcik. Zasłużone. Trochę nie było to w mojej definicji, ale no, spoko, rozumiem. Spoko. Zaliczę. To powinno być dla ciebie proste, okay. Biorąc pod uwagę, że rozmawiałyśmy o tym tydzień temu dosłownie. Wymień 3 kierunki studiów, okay. Na których byłam i jeden kierunek studiów, na który nie poszłam i bardzo żałuję. Dowiedziałam się, że Zuza nie była na medycynie, tylko na biologii. Tak. Bo to ona nie wiem dlaczego rozpowiadała wszystkim, że ja byłam na medycynie kiedyś. Uznałam, że to logiczne. Nigdy w życiu nie byłam na medycynie i nigdy tak nie mówiłam. Uznałam, że to logiczne, nie wiem, powiedziałaś biologia, no to byłam taka, dobra, potrzebujesz biologii, żeby zdać na medycynę, nie? Jakby to było dla mnie bardzo proste. Znaczy, mi to schlebia osobiście, ale nie. I każdej nauczycielce, która mnie pytała, no a co teraz to robi? No, słuchaj, teraz studiuję medycynę. Okazuje się, że kłamałam po prostu, ale bezwiednie. No. Więc biologia to była. Było to prawo. Mm-hmm.
Chciałaś iść na astronomię, Dobrze. ale ostatecznie nie poszłaś. I tego bardzo żałuję. I wietnamistyka. Dobrze! Punkcik dla ciebie bardzo zasłużony. Dziękuję bardzo. Poszłabym na tą astronomię, gdyby nie fakt, że dowiedziałam się, że się dostałam tam z czwartej listy, czy w ogóle z list rezerwowych, półtora miesiąca po rozpoczęciu i już bałam się, że nie nadrobię po prostu, biorąc pod uwagę, że już moja fizyka jest na raczej tylnym wyjściem sobie tam spaceruję. Rozumiem, szanuję. Teraz tylko. Teraz ja, okej? Okay? Boże Święty, to jest bardzo specyficzne pytanie, ale powinnaś znać odpowiedź. Co uważam o skarpetach? Skarpetkach, na stópki. Nie patrz na moje stópki teraz, jakby. Stópkarzu. Co to uważa o skarpetach? To jest najbardziej randomowe pytanie, jakie w życiu usłyszałam. Powiedziałaś, że nawet randomowe mogą być. Nie no, bo jasne. No i teraz ja nie mam pojęcia, szczerze. Nigdy w życiu nie rozmawiałam z tobą o skarpetach. No ale... I teraz mam dwie wątpliwości. Albo odpowiedź brzmi, nienawidzi ich i woli chodzić boso, albo odpowiedź brzmi, kocham jak coś otula moje stópki i nic mi się... i są cieplutkie i mi się nic w nich nie dzieje. No. Więc pytanie brzmi, w którą stronę pójść. Ale biorąc pod uwagę, że bardzo rzadko widuję cię bez skarpetek, to może to drugie. Po pierwsze, nienawidzę skarpet. Gardzę skarpetkami. Jestem w skarpetach teraz tylko dlatego, że wróciłam ze szkoły. Nienawidzę skarpet. Jak myślę sobie o tym, że coś jest na mojej stopie i mi się syra poci, to po prostu... Nie, paskudne to jest. Nigdy w życiu o tym nie słyszałam. No. Ale ja cały czas chodzę bez skarpet. Nie mam punktu. No. Kochanie, jakiej swojej cechy najbardziej nie lubię? Ja wiem, jakiej ja najbardziej w tobie nie lubię. Jaka to jest? Nie powiem ci. Powiedz mi. Twoja upartość. Cenię nie ją. Lubisz mojej upartości? Nie, słońce, cenię ją, ale czasami jesteś uparta na absolutnie bezpodstawne tematy. I po prostu ci nie jak na przykład jak z kiwi. To było niemądre. Ja z kiwi. A, no. To było niemądre. To była bezpodstawna upartość, którą mam po tobie. albo, no nie wiem, no. Kumasz, o czym mówię. Mm-hmm. Czasami się po prostu fiksujesz i tak jest, bo tak. Mm-hmm. Ale kocham cię. I dobra, nie ceniasz moją upartość. A jakiej cechy ja w sobie najbardziej nie lubię? Ojejku. To dobre pytanie. A że ja nie lubię całkiem sporej ilości cech, no, to masz szansę. Właśnie, właśnie dlatego tak analizuję, której najbardziej, co nie? Może twojej złości, szybkiego złoszczenia się, temperamentu? Kiedyś bym tak powiedziała, ale szczerze mówiąc chyba już nie, dlatego że zaczęłam go doceniać, bo przynajmniej jakby... Ja się na przykład wolę złościć z dwojga złego, niż na przykład się obrażać, bo jak się złoszczę, no to przynajmniej nic nie jest zamiatane pod dywan. No jak ja się złoszczę, to się pokłócę z kimś albo wyrzucę od razu z siebie o co jest nie tak. I więc wolę to, niż alternatywę, którą kiedyś bym miała, czyli fochy, nie? I milczenie. Więc nie lubię mojej złości, żeby nie było. Ale jakby nie jest to chyba moja najgorsza cecha. Okej, okay. Ej, to jestem zdziwiona. Czego możesz sobie nie lubić? Myszeczko. o Jezu. Chodzi o cechę charakteru. Tak. Okej. Okay. Jezus Maria. Nie mam pojęcia nawet, czego możesz sobie nie lubić. Możesz nie wiedzieć, w sensie, bo może to być dosyć trudne. No, nie wiem. Perfekcjonizmu swojego bardzo nie lubię. O, mogłam to zgadnąć. Bo to było proste. On mnie doprowadza do jakichś takich dziwacznych ścieżek w życiu. Mhm. I bardzo mi się to... Bo to jest fajne, jak się o tym myśli, że się tak rzeczywiście czemuś ktoś oddaje i tak chce to zrobić na maksa, ale no to tak męczy. No tak, na dłuższą metę. Okej, okay, to mogłam jednak to zgadnąć, mogłam. Było to logiczne właściwie. Ale po prostu... Że nie mogłam pomyśleć żadnej. I akurat to jest fakt, bo nie mogłam pomyśleć o kolejnej negatywnej cesze dla ciebie, więc nie wiem, czy mi to komplement, I guess. Dziękuję. To nie ma punktu dla ciebie, mam. Nie mam, przykre. Jakie jest moje ulubione miejsce w naturze? Specyficzne miejsce w przyrodzie plus pogoda. Ale może być bez pogody. Bagno. Czemu miałam lubić bagna? Jakby co to była za randomowa odpowiedź? Mokradła. Czy ja ci wyglądam. Dobra, na... mokradła. Czy ja ci wyglądam, po raz kolejny powiem, zacznę od zdania. Czy ja ci wyglądam na... Szreka. Albo laskę, gdzie śpiewają roki. No właśnie o niej pomyślałam. No to czego miałam lubić mokradła? Co to jest w ogóle, stara? Chodziłaś kiedyś po mokradłach? Nie.
Kurde, szanujmy się. No to w takim razie odpowiedź będzie prosta. Las. Tak. A i pogoda? Nie zimna. Żeby było ciepło, może sobie lekki deszczyk troszkę. Lekki deszczyk, tak. Słoneczko za chmurkami, a czasami wychodzące z chmurek. Ja bardziej chmurki, ale... Ale to słoneczko czasem wychylić się przywitać. Jak już lejesz wodę, dobra. Spoko, dam ci za zaangażowanie. To jestem ja na lekcjach, nie? Mam nadzieję, że ktoś to wytnie i będzie jakby taka wstawka. Czekaj na to, kochani. Będę taka tą platkę, tą udostępnię dalej. Borel. Dobra, ostatnie dwa. Ja mam i ty też masz ostatnie dwa, ja nie? Trzy. A nie, przepraszam, dwa, no. Wymień moje trzy ulubione filmy. Zawsze są te same. To pytanie na pewno było w ostatnim filmie. Ja wiem. Tola nadal tego nie wie. Ja wiem, że ja nie wiem. To jest najgorsze. Wiem, że nic nie wiem. Okej. 12 biednych ludzi. Thank you very much. Jeden jest banalny. Dunkierka? Czy to jest jakby... Nie! Dunkierkę widziałam, co i tak jest rzadkie, okay. Bo ja nie oglądam prawie filmów. No właśnie, bo ty nie masz film. Dlatego takie to jest proste! 12 gniewnych ludzi. Nie wiem, czy koniecznie z 58, czy tam... Koniecznie z... Jak miałam 11 lat, to nie zmusiła, żebym to oglądała i... I było fantastyczne. Dokładnie, nic nie pamiętam, więc musimy obejrzeć jeszcze raz. Dobra. A kolejno to chętnie, więc spoko. Kochanie, co ja lubię w życiu? Smoki, a dinozaury, brak ludzi, Jurassic Park. Dobrze. Okej. Nie lubisz ludzi. Dobra, idziemy niteczką, jakoś zgadnę. Nie, kochanie, ostatni to jest film, o którym ja ci kiedyś opowiadałam fabułę. I ty się rozryczałaś. Boże święty, wiem! To jest Charlesa Dickensa, Sterilizacja, ma ogród na okładce. Czekajcie, zaraz trafi to do mnie. Nie. Psy się gryzą w mojej głowie, stara. Nie rób tego! Nie rób tego! Proszę cię, nie! Ja wiem, Charles Dickens. Nadzieje. Tak! Wielkie nadzieje. Dobrze, mamy to. Punkt dla ciebie. To było najtrudniejsza rzecz w moim życiu, w ogóle nie. Ale mogłabyś kiedyś to zapamiętać. Mogłabym i chyba teraz zapamiętam. Jaka zabawka była moją ulubioną w dzieciństwie? Ta, którą ci wyrzuciłyśmy, czyli ta. Jak to się mówi? Fiszka to fiszka. Była. Tak, to jest prawda. Tutaj będzie smutna historia mojej fiszki. Ale jakby to nie jest moja ulubiona zabawka. Nie wiem, chciałam jako żart. Okej. Fiszka kochała, dostałam od babci fiszkę, bo babcia co roku daje nam coś sportowego na święta i uwielbiam to absolutnie. I dostałam od babci fiszkę, jak miałam chyba 10 lat. Mniej, chyba z 8. No, z 8. I jako, że nie byłam zbyt socjalnym dzieckiem, to nie wychodziłam na dwór też za bardzo, no bo tak na blokach, to wiesz. Więc sobie... I chciałam najpierw mieć swag na ulicy, że umiem jeździć, więc uczyłam się w domu. Dobra, okej, to dużo, trochę podkoloryzowana, że jeździłam na tej... Nie no, po prostu jeździłam na niej po domu. Ona jeździła na niej po domu, siedząc. Ona w ogóle nie wstawała z tej fiszki. Potykała się o rzeczy różne. W ogóle nie dało się z nią rozmawiać, bo ona tylko w kółko jeździła na tej fiszce, więc mama ją w końcu wyniosła do piwnicy. A potem wyrzuciła po roku, jak już była nieużywana. To nieprawda! No było. Mama kazała ci wyrzucić na śmietnik moją fiszkę. Nie, najpierw ona była w piwnicy. Okej. A potem ja wyrzuciłaś. No bo potem już o niej nie pamiętałaś. Pamiętałam! Nigdy o niej nie zapomniałam i nigdy ci tego nie ale, kochanie, na naszą obronę, znaczy właściwie to nie moja była wina, tylko obrażajcie tu mamę jak coś, na moją obronę zostałaś poproszona wielokrotnie, aby zejść z tej fiszki i nigdy nie słuchałaś. No dobra. Więc jakby... Ale jakby tak jest... Nienawiść delikatna. Dobra, wracając do pytania. Aha, tak. Jakaś moja ulubiona marka zabawek albo konkretna zabawka. Marka zabawek w dzieciństwie? Monster High. Tak. Uwielbiałam Monster High. Ja nie miałam nigdy Barbie żadnej, ja miałam Monster High. I to chyba ukształciło to, kim jestem. Poproszę. Tak. Ja mam ostatnie pytanie. Dobrze. I ono jest tak uformowane trochę niefortunnie, ale zaraz je to powiem. Co w tobie najbardziej kocham? Ale jakby ja kocham ją całą po prostu. Co najbardziej w niej? Jakie cechy w tobie najbardziej szanuję? To proste. Wrażliwość. Chyba? Może? No, bo... Nie powiem, bo to nie miłe. Nie wiem w sumie, co możesz jeszcze mnie lubić. Ja ci wysyłam, ja jestem jak zwierzę, które chowa, żeby ci wysyłało TikTok.
tak. To jest ogólnie moja funkcja dla Zuzy. Jeszcze dwa. Nie lubisz jak gadam. Nie lubię jak gadasz. Jeżeli gadasz sensem, a nie rzadko tak jest. Ojejku. Nie wiem. To jest pytanie podchwytliwe. Nie, no pomyśl. Myślę. No ty byś mogła powiedzieć, że mam inteligencję, ja będę się z tym spierać. Bystrość, no. Okej. Okej. Trzecie? Mam jeszcze jakieś pozytywne cechy? Chyba skupienie. Nie jestem uprzejma, ale może w porównaniu z tobą jestem uprzejma? O nie, ja nie mam. Nie, no. W sensie uprzejmość, jasne, bądźmy mili dla siebie nawzajem, natomiast uprzejmość... Nie, jest to próba. Czy to jest cecha, która jest w topce najważniejszych? Nie, bo też ja uważam, że jakby bycie uprzejmym oczywiście jest potrzebne na tym świecie, natomiast też nie do przesady, jeśli ktoś nie jest uprzejmy dla mnie, no to ja również nie czuję potrzeby bycia uprzejmą. Okej, rozumiem to. Ja tego sama nigdy nie zacznę, natomiast no, to nie jest najważniejsza cecha, jaką powinien się człowiek, tak mi się wydaje. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, no. Może bardziej myślę o tym, że uprzejmość sama w sobie daleko człowieka nie popchnie. No, kumam. Tam musi być coś więcej. Kumam. Bardziej bym powiedziała, że życzliwość jest potrzebna. Okay. Życzliwość, bo życzliwość więcej w swojej definicji zbiera, bo uprzejmym można być sztucznie. Okej, okay, no dobra. Nieprawdziwie. A życzliwym jest się... Ale też można być sztucznie, to jest jakaś twoja definicja w głowie. Znaczy, to może być moja definicja w głowie, ale ja sobie wyobrażam życzliwość jako coś, co jest od serca. Okej. Okay. Ale ja bym siebie nie nazwała jakoś super życzliwą. Ale nie, to w ogóle nie chciałam oprócz ciebie. Dlatego właśnie. Chociaż jesteś dość życzliwa. Może kreatywność? Mhm. Kreatywność. To była moja trzecia cecha. No. Udało mi się. Brawo, masz punkt. Zaliczam to sobie. 10. I no ogólnie, kochani, punktacja jest taka, że nie wygram, bo nawet jakby nie, już jestem na przegranej pozycji, dlatego że ja tego nie zgadnę, to przegram. Jaki jest mój stosunek do ludzi? Co ja uważam o ludziach? To jest bardzo proste. Niechętnie zamknięty. Taki masz stosunek do ludzi obcych. Niechętny i zamknięty. Tak. Bo myślałam, że powiedziałeś niechętnie zamknięty. Chyba tak powiedziałam, ale nie to miałam na myśli. Okej, to niechętny przecinek zamknięty, tak? Mm-hmm. To ja. Ja mam to samo. No, wiem. No to co? Udało się nam. I ja mam punktów, kochani? Na 13 twoich pytań ile mam? 12,5! To szalone! To coś chyba trochę za dużo. To chyba coś trochę za dużo, ale masz nie. Ja mam 10. Ej, to i tak myślałam, że pójdziemy gorzej. Myślałam, że miałam jakieś 7 i to było przykre. Bardzo ładnie. Ale uważam, że jak na to, że żyjesz dłużej i pytasz mnie o rzeczy, których nie mogłam pamiętać, bo sorry, uważam, tutaj będzie strajk. Jak miałam pamiętać imię twojego pierwszego z innych filmów, które nagrywałyśmy. Serio? Mhm, rodzicom zadałam to samo pytanie. Serio? Mama zgadła chyba wtedy. Serio? Okej, okay. No dobra, to będę wiedzieć się przy... Czekaj się na trzecim przejście. A rozumiecie, jakie to jest dziwaczne, jak później się widzi Krzysia, który był moim pierwszym chłopakiem, z którym się całowałam 10 lat temu i zobaczyłam go ostatnio na Facebooku i on ma żonę? Powiedz tej żonie, że Krzysiu tutaj nie była niewierność 10 lat temu. No gdzie? No to się żartuję. Ja go nie widziałam od 10 lat, ale no. Jakie to jest takie dziwaczne, że ja jestem w tym samym miejscu, w którym byłam. Stara jesteś. No, a on już jest umarzony. Straszne. Krzysiu, pozdrawiam ciebie bardzo. Że my też pozdrawiamy. Nie mam pojęcia, co robisz i gdzie jesteś w życiu, ale wiedz, że pamiętam o tobie. Więc, że ja nie. Czy był to dobry postanek? Ale spoko. Może to dlatego, że był za wysoki, bo ja byłam bardzo niska zawsze. I on był bardzo wysoki. Może to dlatego. No. To koniec. Ale to jak to wygląda w ogóle? No bo tu jakby tu mam głowę, tu ty masz głowę. No to tak o! Nie, no nie pamiętam. Będzie to było 10 lat temu. A pamiętasz jego imię? No pamiętam, bo chodził do klasy wyżej. Nawet nazwisko to był taki swag. Nawet nazwisko pamiętam, ale wam nie powiem. No, nie mów. No, dobra, okej. Okay. Uważam, że poszło nam dobrze. Uważam, że tak, piona, piona. Moi drodzy, jeżeli... Dziwię się, że nie spytałaś mnie o tatuaże. Ale ja sama nie znam odpowiedzi na tatuaże. Jakie jest znaczenie mojego Dobermana? I wtedy ja bym ci powiedziała, że żadne. I to miałabym punkt darmowy. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Ja idę ten film szybciutko montować, żebyście go dostali jeszcze dzisiaj na kanale. A no tak, my się będziemy zbierać, szykować, jedziemy wszyscy dzisiaj do mnie do Poznania.
I myślę, że to wszystko, co chciałybyśmy Wam w tym filmie przekazać. Będziemy nagrywać vloga z taką, nie? Tak. Jej! I w tym vlogu zobaczycie ubłagany tutorial makijażowy, bo straszliwie, nie wiem dlaczego miałam to robić, ale bardzo dużo komentarzy pod maratonem otrzymałam, że ludzie by chcieli, więc okej. Okay. No, ubaganiście się będzie w następnym vlogu, nagram go dla Was. Dlatego też, moi drodzy, jeżeli bawiliście się dobrze na tym filmie, jak robimy z siebie tutaj pośmiewisko lekkie, to cieszymy się bardzo. Piszcie w komentarzach, na jakie pytania znaliście odpowiedź, a my się będziemy z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Boże, święto, tak, fajna ma. Dawaj, minę wyrób.